Dzisiaj jest Pani ubrana tak bardzo elegancko. To czy elegancko, czy sportowo? Jaki styl Pani preferuje? Taki połączony bardzo. Dzisiaj jest wyjątkowo. Ja czasami lubię tak totalnie elegancko. Mój syn w ogóle jakoś to tak skomplementował, tak dziwnie, że tak wyglądasz jak taka pani, wiesz? Bo ja generalnie chodzę w dresach. Naprawdę. I do takiego outfitu powinnam mieć po prostu spodnie dresowe. I to bardzo często robię. Trochę się bałam, czy to będzie jakoś wkomponowane w dzisiejszą historię. Dlatego sobie wymyśliłam taki outfit. Ale ja bardzo często chodzę tak właśnie dresy do wizytowych butów, płaszcz do dresu, czy też właśnie dres do jakichś super butów. No, czy Adidasy też są super butami oczywiście, więc miksuję bardzo te rzeczy. Ale generalnie chodzę sportowo. To wynika z poczucia i z dobrego gustu. Tak, nieskromnie powiem, wydaje mi się, że tak. Nie jest, dobry gust chyba jest jedną z, jakby z części tutaj mojego charakteru. Ale oczywiście też z wygody, no ale wiadomo, że jeśli wygoda, to zakładam rzeczy, które są, wiadomo, bardziej takie luźne i właśnie wygodne, ale one są takie w moim stylu. No, ja lubię właśnie czapki, dzisiaj wyjątkowo nie założyłam czapki, ale generalnie chodzę zawsze w nakryciach głowy, chodzę w czapkach. Latem zawsze to jest czapka z daszkiem, ale tak, ja bardzo lubię berety, czapki, uwielbiam. To ile pani ma ich? Bo zakładam, że pewnie czapek? Sporo. Bardzo dużo, nawet przedwczoraj kupiłam czapkę, którą potem od razu zgubiłam, ale ją na szczęście odnalazłam w kinie, więc nie, nakrycia głowy to też jest jakaś taka część mnie. Płaszcze, właśnie spodnie, szerokie, długie, ja rzadko chodzę w takich bardzo przylegających do ciała rzeczach, zdarza mi się, ale raczej wolę taki właśnie styl wygodny, jak pani powiedziała. Ja mam słabość do czapek, do wielu rzeczy mam słabość, no na pewno mam słabość do ubrań dużą. Tak, czapki to jest jakby taka, naprawdę, no codziennie teraz, bez przerwy chodzę w czapkę.